Siemanko, witam cię bardzo serdecznie w czymś naprawdę zarąbistym, co znalazłem w sumie przypadkiem i za chwilę wam powiem, no w sumie już widzicie, co to jest po tytule i właśnie po tym materiale. I jest to taki prawdziwy Mario w Minecraft. Taki nie, że jakaś tam mapka czy coś w ten deseń, tylko po prostu prawdziwy Mario. Także sobie przejdziemy tą krótką dosyć mapkę i powiem wam, co jest wymagane, żeby właśnie zagrać. To jest na dosyć... Potrzebny jest naprzód większy od 4W18, nie wiem czy B czy A w sumie, ale wiem, że jest na pewno większy potrzebny właśnie od tego. Ja gram na 4W20B, także jeżeli by... Ojejzu, jeżeli byście mieli po prostu jakieś problemy, to ściągnijcie sobie tego snapshota, bo naprawdę wszystko tu działa. Ten grzybek nie działa, bo tu jest po prostu jedna plansza. Można budować właśnie własne plansze, co jest według mnie zarąbistą... zarąbistą rzeczą. Chciałem iść tutaj, nigdzie nie powinienem iść, ale widzicie, mamy wszystkie teksturki z Mario. To oczywiście postać się nam dosyć tak teleportuje, dlatego, bo jest to zrobione tam command blokami i tak dalej, ale wszystko, jak widzicie, działa tak jak w normalnym Mario. Niestety dźwięków z gry nie mam, no bo no wiadomo, są chronione prawami autorskimi i tak dalej. Tutaj chyba powinna być gwiazdka, z tego co wiem, to ona także działa, także spróbujemy przedrzeć się szybko przez te złe grzybki, które są. Są, dobra, niszczą się grzybki, także spoko. Teraz się cofniemy i zobaczymy, co tutaj jeszcze będziemy mieli. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to tylko tak jakby wersja demonstracyjna, co można tutaj zrobić, a własne światy tak naprawdę trzeba będzie robić samemu. I podobno nie jest to dosyć trudne, może za chwilę wam po prostu to zaprezentuję, tylko skończę szybko tą mapkę. W sumie też zobaczę, na czym to polega, bo powiem wam szczerze, że nie za bardzo się tutaj tym bawiłem, tylko sobie wszedłem i mówię, a ogarnę odcinek. Muszę wam coś takiego naprawdę pokazać, bo jest to epickie, w ogóle wow, gra w grze po raz kolejny, Minecraft mnie zadziwił. I okej, i wchodzimy sobie do zamku? Tak, chyba możemy sobie wejść. Tak, weszliśmy do zamku, nice, przeszliśmy to. Okej, mogę wejść i wejść, dobra. Także pokażę wam teraz ten świat testowy, wyjdziemy sobie z tej gierki. I tu mamy właśnie także świat testowy dołączony do paczki, także sobie go zagrajmy. Tutaj możemy sobie testować całą resztę i tak dalej. Musimy wpisać komendę zabij. Czy wszystko zadziała? Nie zadziała, bo nie ogarnąłem pewnej rzeczy. Game mode 1. Flotar. Okej, czy mogę sobie latać? Mogę sobie latać, dziękuję bardzo. Nie wiem, czemu skina nie mam, ale to chyba nie jest zbyt ważne. Kiedy po prostu staniemy na tą płytkę naciskową, to gra nam się zresetuje. I tutaj mamy wszystkie mechanizmy, widzicie, to działa wszystko na command blokach, aż sobie sprawdziłem. Ale ważniejsze jest to, że... O właśnie, że wszystko jest tak naprawdę tutaj zaprogramowane, także my sobie możemy stawiać różne rzeczy, które z góry już były zaplanowane, a to będzie działało. Może nie wiem, spróbuję sobie postawić pyk. Powinny tu być cztery pieniążki w tym, także sprawdźmy, czy będą w tym cztery pieniążki. Wiem, że tam było jeszcze dużo takich rzeczy, których po prostu... O, super. Trzymam blok w ręce, okej. Może teraz będzie lepiej. Które były wymagane do budowania tych map, ale i tak jest całkiem spoko, jak na taki pierwszy test, bo dopiero teraz się tym bawię. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Mamy naprawdę dużo tych rzeczy. Mamy, o właśnie, rury, mamy zwykłe bloczki. Widzicie, ile tego jest do wyboru? No nie, oczywiście kwiatków nie, ale czy oczywiście będziemy korzystali tylko z tej Mario Block. Tylko z tej palety. Ojejku, co ja z tym mam zrobić? Wiem, że na niektóre bloczki, żeby je po prostu aktywować albo cokolwiek z nimi zrobić, to trzeba albo na nie prawym nacisnąć, albo różne takie inne rzeczy. Ale widzę, że tych bloków mam nie używać, także spoko. Tu mamy ile pieniążków w jednym tym. Cobblestone, co to jest? Czy tutaj będzie się po prostu pojawiał ten żółwik taki? Czy się nie będzie pojawiał? I jak to sprawdzić?
Jak to zrobić, żeby on się pojawiał? Chyba nie umiem jednak. Dobra, zobaczymy, co tu mamy. Widzicie, wszystko, mnóstwo redstone'a. Właśnie, te bloki są po to, przynajmniej z tego, co pamiętam, żeby na przykład jak leci grzybek, dajmy sobie po tej, po tej płaszczyźnie sobie leci taki grzybek, leci sobie grzybek i bez tego bloku on by po prostu przeniknął wszystkie bloki, by sobie leciał, leciał, leciał. A ten blok ma za zadanie po prostu cofnąć, cofnąć. Czyli po prostu taka prosta fizyka w Mario właśnie, jaką mamy. Tutaj oczywiście mamy te grzybki nasze. O, aha, tym się spawnuje te żółwiki. Okej, okay. To są żółwie? Tak, chyba to są żółwie, tak mi się wydaje, że to są one. No niestety, znaczy niestety, żeby zadziałał ten żółwik, to po prostu muszę go, bym musiał załączyć rundkę i na pewno on by mi się zespawnował, ale chciałbym zobaczyć, co tutaj jeszcze mamy takiego. Redstone, to jest w ogóle fascynujące, bo zarąbiście wygląda. Tutaj mamy oczywiście zielonego grzybka, który nie działa, no bo to jest jedna plansza, także nie ma sensu, żeby działał, bo no po prostu nie działa i tyle, co ja wam będę tłumaczył. Nie robiłem tej mapy. Tu mamy zwykły blok, który możemy z tego, co mi się wydaje, rozbić. I skrzynki, znaczy skrzynki, pudełka, skąd wypadają pieniążki. Dobra, także to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że coś takiego wam przypadnie do gustu, bo jest naprawdę zarąbistą rzeczą coś takiego zrobić. O, widzicie? Właśnie aktywowałem te muchomorki. Grzybki, muchomorki, borowiki, nieważne. W sumie to są borowiki raczej, ale spoko. Okej, to trzymajcie się, cześć i dzięki wam, że obejrzeliście ten bardzo krótki filmik. Pa, pa!